a drugi posiedzi 10 lat. Natomiast jeżeli obaj będą współpracować, to obaj posiedzą 5 lat. No i teraz pytanie brzmi, co należy zrobić? Dylemat jest duży, zwłaszcza, że nie wiemy, co zrobi ten drugi więzień. No i jakby ta historia tak naprawdę wielokrotnie jakby się przewija w naszym życiu codziennym, że jakby to, w jaki sposób reagujemy na pewne rzeczy, to jest właśnie bycie takim więźniem. Wszystko zależy, jakby efekt naszej reakcji nie jest związany tylko z tym, co my zrobimy, ale też z tym, co zrobi, powiedzmy, ta druga osoba. A zostały zrobione bardzo długie badania na temat tego, jaka jest najbardziej optymalna strategia zachowania takiego więźnia. No i okazało się, że najlepsza strategia to taka, że w pierwszej, to znaczy, jeżeli to jest tylko jakby jednokrotny dylemat, no to najlepiej zdaje się, że jest tak naprawdę milczeć, no bo mamy nadzieję, że ta druga osoba nas nie wsypie. Natomiast jeżeli to jest iterowane, czyli wiemy za każdym razem, co i po każdej iteracji wiemy, co zrobił współwięzień, to najlepsza strategia to taka, że przy pierwszej turze współpracujemy, natomiast w każdej następnej robimy dokładnie to, co zrobił przeciwnik rundę wcześniej. Zostało poparte matematycznie, bo to jest odkrycie pana Anatola Rapoporta, natomiast to zostało później dosyć mocno udowodnione i okazuje się, że to jest najlepsza strategia. No, w życiu codziennym nie zawsze można taką strategię wykorzystać, natomiast właśnie takie dążenie do pewnej równowagi to jest z reguły najlepsza strategia. Wracając do celu gry symulacyjnej. W trakcie gry symulacyjnej, gra symulacyjna jest przede wszystkim bezpiecznym środowiskiem. Cokolwiek nie zrobimy, tak naprawdę nie poniesiemy faktycznych konsekwencji, czy to finansowych, czy to jakichkolwiek innych. Jasne, że poniesiemy konsekwencje mentalne, tak? Jeżeli pokłócimy się w trakcie gry, no to jasne, że konsekwencje tej kłótni będziemy musieli ponieść. Natomiast pracujemy w bardzo bezpiecznym środowisku. Są różnego typu gry symulacyjne. Jest dużo gier symulacyjnych ekonomicznych, dlatego że one się tam bardzo fajnie sprawdzają na studiach ekonomicznych. Ekonomia rządzi się bardzo restrykcyjnymi prawami. Są tworzone pewne modele ekonomiczne i studenci, czy tam uczestnicy takiej gry mogą w pewien sposób zadziałać na gospodarce jakiejś takiej wyimaginowanej i zobaczyć, jakie konsekwencje powodują ich ruchy. Są też robione gry symulacyjne, związane jakby z kwestiami miękkimi właśnie, czy to zarządzanie, czy to generalnie umiejętności interpersonalnych. I ich zadaniem no jest przede wszystkim zintegrowanie zespołu projektowego, ale także właśnie poznanie tak naprawdę tego, czym kierują się poszczególni pracownicy w naszym zespole projektowym i jakie mają charaktery, czyli jakie typy zadań powinniśmy im przydzielać, żeby pracowali jak najbardziej efektywnie. A aktualnie na rynku istnieje kilka takich popularnych gier symulacyjnych. Jedną z fajniejszych jest Apollo 13, gdzie zespół projektowy wciela się w grupę naziemną całego projektu Apollo. Oni tam muszą najpierw wszystko przygotować, mnóstwo przygód ich spotyka, ostatecznie wysyłają tego kosmonautę w kosmos, no i jest awaria i później muszą na to w jakiś tam sposób zareagować. Podobnie jest też gra Łowisko i Slogan, to są takiej warszawskiej pracowni gier symulacyjnych gry. To jest polska firma, oni tam właśnie siedzą i wymyślają różnego rodzaju gry symulacyjne. I one są całkiem fajne. Tak samo niedawno w Muzeum Historycznym w Warszawie zrobiło grę symulacyjną, która miała ludziom przybliżyć II wojnę światową. Oni biegali po Warszawie, rozwiązywali pewne zagadki, a przy okazji dowiadywali się mnóstwo ciekawostek historycznych, poznawali historię i naprawdę, uwierzcie mi Państwo, że niesamowicie dobrze zapamiętali różnego rodzaju daty, nazwiska, mimo tego, że normalnie zajęłoby im to bardzo wiele czasu. Tak samo w Poznaniu są prowadzone gry miejskie, które z kolei mają za zadanie nauczyć ludzi, czy bardziej przybliżyć im historię Poznania. Z tymi grami symulacyjnymi mogłoby się wydawać, że to jest takie nowum, że teraz nareszcie ktoś wpadł na gry symulacyjne. Okazuje się, że nie do końca, dlatego że gry symulacyjne mają genezę w okresie 3000 lat przed naszą erą. Tradycyjnie Chińczycy, oni stworzyli grę, która się nazywała Wei Hai. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, mam nadzieję. Tak, dziękuję bardzo, to panu się należy w takim razie kubek. Bardzo proszę. Tutaj zostawiam. Tak? Mogę rzucić, ale nie wiem. Wolałabym nie ryzykować moich możliwości manualnych. Następnie z takich fajnych gier to była jeszcze Chaturanga. To była z kolei w Indiach wynaleziona gra. To jest mniej więcej taki pra przodek aktualnej gry szachy. Także ona też
starożytni traktowali gry symulacyjne jako świetne narzędzie do uczenia ludzi czegoś. Przede wszystkim jakby geneza, te wszystkie gry, o których mówiłam, czyli i Wei Chai, i Chaturanga, to były gry wykorzystywane w środowisku militarnym. One miały za zadanie nauczyć dowódców, strategów, w jaki sposób planować bitwę, żeby wygrać. I faktycznie się w tym sprawdzały. Dopiero tak samo chyba w XIII wieku templariusze używali gry, która się nazywała Tarot. I też próbowali, to była też gra strategiczna, też militarna. Natomiast później ludzie wpadli na pomysł, że to również można przerzucić na takie kwestie związane z zarządzaniem projektami i związane z ekonomią. No i tutaj zaczęło się od gry wymyślonej oczywiście w ZSRR, która to gra, to była rozruchowa gra kierownicza. To była symulacja stworzenia nowej fabryki maszyn do pisania. Ponoć ludzie się całkiem nieźle w tym bawili, mimo tego, że to było niesamowicie nowatorskie. Później oczywiście zostało to przejęte przez Amerykanów i oni też na tym polu jakby stworzyli bardzo, bardzo dużo różnych gier i niektóre z nich do dzisiejszego dnia są wykorzystywane w edukacji. Ja w związku z tym postanowiłam nie być gorsza i też postanowiłam stworzyć swoją grę symulacyjną. To jak wygląda mniej więcej ta gra, właśnie miało kilka osób z Państwa okazję zobaczyć. Gra wygląda tak, że ludzie znajdują się w pewnym środowisku projektowym, mają pewne zadania do wykonania, mają pewną zagadkę do rozwiązania. Tutaj mam dwie zagadki, nie wiem, szukam dwóch wolontariuszy, którzy będą chętnie rozwiązać te zagadki. Oczywiście jest nagroda przewidziana, ok, jest dwóch panów, proszę bardzo. Ta zagadka polega na tym, żeby ściągnąć kółko z tego, proszę bardzo. A ta zagadka polega na tym, żeby to ramię z tego ściągnąć. Zagadki są rozwiązywalne, co zdążyliśmy sprawdzić w trakcie naszej symulacji jakąś godzinę temu. Wszystkie zagadki udało nam się rozwiązać, także byłam bardzo dumna z uczestników i bardzo im dziękuję za partycypację. Jasne, z tym, że ja mam tylko trzy kubki, ale oczywiście pierwsze trzy osoby z tamtych osób są tutaj bardzo mile widziane, ja im zostawię i jeszcze dorzucam dwie podkładki na myszki, tak? Także proszę bardzo. Ja zapraszam teraz do dyskusji na tym etapie, dlatego że oni będą mieli, mam nadzieję, trochę do opowiedzenia, dlatego że uważam, że bardzo fajnie wypadł ten eksperyment, dlatego że zaczęła się ciekawa dyskusja. Dlatego że eksperyment wygląda w ten sposób, że uczestnicy wcielają się w pewne role związane z prowadzeniem projektów. Zawsze jest kierownik projektu, dlatego że to jest gra głównie przeznaczona do ludzi, którzy zajmują się prowadzeniem projektów. No i oni napotykają na różne przeciwności losu. I rozmawialiśmy później, właśnie w trakcie tej gry, muszą przede wszystkim rozwiązać te zagadki logiczne, które mam nadzieję panom się uda rozwiązać. A później jakby w takiej grze wychodzi bardzo dużo ciekawych ludzkich zachowań, dlatego że te gry są dosyć absorbujące, są małe, także na przykład kierownik, który wpadnie na pomysł, że o, żeby szybciej to rozwiązać, dorzucimy jeszcze dwie osoby, no proszę mi wierzyć, że trzech rosłych mężczyzn bawiących się tą małą zabawką to jest naprawdę komiczny widok. I okazuje się, że to takie prawo, o którym się bardzo często mówi w zarządzaniu, że jakby dodawanie osób do projektu na pewnym etapie wcale nie zwiększa efektywności prowadzenia projektu, jest tutaj bardzo namacalne. Bardzo wiele zagadnień związanych z zarządzaniem projektami jest takich z gatunku niesamowicie oczywistych. Jak się o nich rozmawia, to wszyscy stwierdzają, no tak, no jasne, no przecież wszyscy o tym wiedzą. Okej, ale jak się okazuje później w życiu codziennym wiedzą, ale nie stosują. Dopiero w momencie, jak są w stanie namacalnie dotknąć tego, że ich genialny plan, no niestety, nie przyniósł żadnych pozytywnych efektów, dopiero wtedy stwierdzają, no faktycznie coś w tym jest. Także to jest taki fajny sposób na to, żeby przekazywać taką wiedzę, która wydaje się być niesamowicie oczywista. W tym eksperymencie taką podstawową rzeczą, do której się dochodziło, było to, że to, co jest najważniejsze dla kierownika projektu, to zacząć czytać myśli swoich pracowników, czyli wiedzieć, o czym oni myślą, o czym oni marzą w tym danym momencie, dlatego że jak widać, to się dosyć mocno zmienia na przestrzeni lat. No, zależy to na pewno od tego, ile się ma lat, jaką się ma sytuację, nie wiem, rodzinną, zawodową, jaką się ma sytuację finansową. Także to był jeden z pierwszych takich wyników tego. Nie, ja mam bardzo seksistowskie poglądy. Nie, śmieję się. No akurat trafiłam na taki rysunek faktycznie. Zresztą podejrzewałam, że będzie więcej mężczyzn na sali, także mogę sobie swobodnie po nich troszeczkę pojeździć. Także wszystkich bardzo przepraszam. W każdym razie, że bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, o czym myśli nasz pracownik. Żeby wiedzieć, do czego on dąży, jakie on ma pragnienia, o tym, czy on chce...
jego marzeniem jest to, żeby zostać wysłanym na jakieś szkolenie, czy wolałby dostawać ciekawsze zadania, czy on jest na przykład wielkim fanem wyjazdów integracyjnych i integracja z zespołem spowodowałaby zwiększenie jego efektywności, czy to, że